Tyle w temacie. Elena zostaje w spokoju. Teraz pogadam z Cipherem. Jak się sprawy mają? Hej! Czy ja cię skądś nie znam? To całkiem możliwe. W kolonii zajmowałem się bagiennym zielem. Pamiętasz? Nie może o tym nie słuchać. A w czym teraz siedzisz? Ach, nie pytaj. Przyniosłem ze sobą z kolonii górniczej dużą paczkę bagiennego ziela. Sporo najemników lubi sobie czasem zapalić. Zgromadziłem więc na boku małą fortunkę. Ale jakiś gnojek ukradł mi cały zapas ze skrzyni. Jestem prawie pewien, że to był Bodo. No, śpi w tym samym pokoju co ja i zawsze szczerzy się do mnie jak idiota. Nie mówię ci przecież nic nowego. Czy ta paczka bagiennego ziela przypadkiem nie należy do ciebie? A niech mnie! Skąd to masz? To długa historia. Zresztą nieważne. Porządny z ciebie gość. Masz. Weź to jako nagrodę. Dobrej zabawy. Najpierw pozwól, że sobie skręcę. Nic mnie już nie dziwi. Chcę dołączyć do ludzi Lee. Do ludzi Lee? Jeżeli będzie tak dalej postępował, to już wkrótce nie będą jego ludzie. Czemu? Lee zawsze był spokojny. W kolonii też tak było. Ale ostatnio przesadza. Chce tu po prostu siedzieć i czekać, aż paladyni wyzdychają z głodu. Sylwio uważa, że powinniśmy wyczyścić kilka małych farm poza miastem. Myślę, że to by była doskonała odmiana. Teraz większość z nas zbija bąki. I co? Chcesz zostać jednym z nas? Tak, bez względu na wszystko. Wiesz już, że przeprowadzamy głosowanie w sprawie każdego nowego rekruta. Do czego zmierzasz? Cóż, już od dawna nie miałem nic do palenia. Przynieś mi kilka łodyg bagiennego ziela, a mój głos będzie twój. Na pewno gdzieś można go trochę zebrać. Jeśli chodzi o to bagienne ziele... Przyniosłeś moją paczkę! A teraz wszystko będzie już w porządku. Z pewnością będę na ciebie głosował. No. Teraz tak, głos Supeneta chyba nie można zdobyć. Pogadam sobie jeszcze z Raulem. Hej. No już dobrze. I to jest trzeba więcej kłopotów. Chciałbym zostać najemnikiem. Co ty na to? Nie doszło do tego. Rób sobie co chcesz. Tam tak musiały pojawić się problemy. Ogólnie Raul byłby przeciwny, gdyby się nic nie zrobiło. Dobra. Jeszcze jeden zapis. Tutaj będzie ciężko. Trzeba pogadać nie z Sylwio, nie z Bulka, a z Sylwio. Wiele osób o tobie mówi. Wiele osób gada za dużo. Tu jestem w stanie się z nim zgodzić. Ej, palancie. Nie chcesz mnie chyba sprowokować? Odejdź, nędzna glisto. Poszukaj sobie kamienia i schowaj się pod nim. Sylwio nie lubi, jak się do niego rozmawia. Do tej pory powinieneś to już wiedzieć. No, tego właśnie trzeba prowadzić na zewnątrz. Rozpoczęcie walki w środku spowodowałoby, że... rzuciliby się na mnie wszyscy. Au. Na szczęście nie skrytował ani razu, jak na razie. No. Tyle w temacie. Nic nie mogę na to poradzić. Daję skopę dalej. Zapis. I tutaj zapiszę. Może... obojętnie. Tutaj. Nie wiadomo już komu można ufać. Nie próbuj tego ponownie. Rayboli? Nie mówię ci przecież nic nowego. Ej, tłusta świnia, czekaj tutaj. Nie może tak dalej być. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać. Jest coś, o czym powinniśmy pogadać. Wygrałeś, a teraz idź sobie. Uhu. Czy coś się w końcu zmieni? Dalej pyskuje.
cię skądś nie znam. To możliwe. Też byłem w kolonii. Tak. Czego chcesz? Chcę zostać najemnikiem. Nie jestem pewien, czy to dobry pomysł. W czym problem? No cóż, muszę głosować za tobą albo przeciwko tobie. A w obecnej sytuacji zagłosuję na ciebie tylko wtedy, jeśli będę pewien, że stoisz po stronie Lee. Jak wygląda sytuacja? Teraz mamy poważne kłopoty. Wśród nas, najemników, tworzą się dwa obozy. Sylwio i jego ludzie nie wierzą, że Lee ma dobry plan. Więc co powinienem zrobić? To proste. Obij paru chłopaków Sylwia. Tym sposobem obie strony będą dokładnie wiedziały, za kim się opowiedziałeś. A jeśli do tego będziesz się trzymał zasad pojedynku, to zaskarbisz sobie szacunek pozostałych. Ilu ludzi Sylwia powinienem pokonać? Jeżeli powalisz trzech z nich, pokażesz, po czyjej jesteś stronie. Kogo wybierzesz, to już twoja sprawa. Mała rada. Nie chodzi o sprawdzian twojej odwagi. Nie zadzieraj z Sylwiem. Zrobi z ciebie siekane kotlety. Ilu ludzi Sylwia jest jeszcze na mojej liście? Pokonałem Bulka. Słyszałem. Nieźle. Fester chciał mnie zrobić w konia. I to był jego błąd. Poszedłem zobaczyć się z Raulem. I? Koniecznie potrzebował porządnego obicia pyska. Wystarczy, wystarczy! Jestem pod wrażeniem. Jeśli Lee mnie spyta, to bez wahania na ciebie zagłosuję. No. Tyle w temacie. Co robisz w mojej kuchni? Coś tutaj wspaniale pachnie. O tak, już ja znam takich jak ty. Myszkujecie po całym domu. Najpierw się przymilacie, a kiedy człowiek chce was o coś poprosić, nikogo nigdy nie ma. Po prostu trzeba odczekać. Pokazałeś Bulkowi, gdzie jego miejsce, kochaniutki. Pokonanie tej opasłej świni musiało być strasznie męczące. Nie masz pojęcia. Zjedz coś. To powinno dodać ci sił. I teraz tak, gulasz tekli jest bardzo szczególny. Jest specjalny. On myśli, że to takie ładne. A tu jest. Kto opowiada o rzeczy? Wcześniej czy później. Dostanę jeszcze trochę gulaszu? Już nie ma. Nawet małej miseczki? Nawet miseczki. Mogę wylizać garnek? Daj spokój. Skoro tak ci smakuje mój gulasz, będziesz musiał coś zrobić, by go dostać. Co takiego? Udaj się do Sagity, wiedźmy mieszkającej za farmą Sekoba, i przynieś mi od niej paczkę ziół. Jeśli przyniesiesz zioła, ugotuję gulasz. Dobra. No to tutaj już mam zadanie załatwione. To było oczywiste. Teraz skoczę do Korda. Jeśli masz problem z wilkami albo polnymi bestiami, porozmawiaj z którymś z młodszych najemników. Możesz do mnie przyjść, kiedy pojawią się tu paladyni. Co? Zawsze, kiedy przychodzi do mnie jakiś wieśniak, chodzi o rzeź na niewinnych zwierzętach. Nie jestem wieśniakiem. Tak? A zatem czego chcesz? Chcę zostać najemnikiem. Wyglądasz mi raczej na kogoś, kto urodził się do pracy w polu, chłopcze. Potrafisz trzymać broń? To może broń jednoręczna. Nie jestem w tym aż taki zły. W takim razie dwuręczna. Z pewnością szybko się nauczę. No cóż, przynajmniej nie jesteś zupełnie zielony. Dobrze, przyjmuję cię. Mogę cię nauczyć, czego tylko zapragniesz. Okej, tyle. Skoro tu jestem, to razu przejdę się do... Pepe? Chyba Pepe. Te. Zacznę od tego, że obróciłem mu kieszenie. Co porabiasz? Pilnuję owiec. I unikam kłopotów.
Nie zawsze się udaje, co? No, szczególnie gdy wokół tylu najemników. Cieszę się, że jestem na pastwisku, choć i tu bywa niebezpiecznie. Jakie to niebezpieczeństwa czyhają na pastwisku? Po okolicy włóczy się niewielka wataha wilków. Ostatnio cholerne bestie prawie każdego dnia porywają jedną owcę. Jeszcze kilka dni temu miałem ze dwa razy więcej owiec. Kiedy Onar się o tym dowie, chyba mnie zatłucze. A gdybym zabił te wilki? Ty sam? Nie wierzę już. Chyba prędzej zrobiłby to któryś z moich baranów. Zapomnij, to była tylko taka sugestia. Przejdę się do chłopaków i zapytam, co oni na to. Zaraz, a zresztą dobrze, w porządku. Jesteś wielki i silny, mógłbyś pokonać i setkę wilków. Bardzo proszę. Na ogół czają się w krzakach na obrzeżach pastwiska. Myślę, że są tylko cztery. No, to po sprawie, że tak powiem, jeszcze chodzi o zbieranie informacji. I teraz trzeba trochę postrzelać. Mógłbym też sobie dobrze w tym miecz z miecza ułożyć, ale... Ale mech. No, wreszcie. O, jeszcze się nie ogarnęła. Stealth killer! No i zabij go wreszcie. No. Okej. Następny. Załatwione. Kill off. Jeszcze trochę złomu. Też sobie to pozbieram. Skóry. I skoro się nie stwora w ogóle tej leży. Ta z lewej. Darmowa kasa, jeżeli ktoś jest uczniem, znaczy no, czeladnikiem u Bospera. 250, drogą nie chodzi, chociaż teraz już mam tyle kasy, że hej, kilo szkła. A będzie jeszcze więcej. Dobra, tu już wszystko. Aczkolwiek jeszcze tutaj jest coś, czym się zainteresuje. Nie chodźmy tego błędnego ognika, chociaż go po drodze też spróbuję. Weź pan to sierwotraw. Bez ekskrytuj go wreszcie. Trafienie tego ścierwa jest upierdliwe. Ach, z domu poleciał nade mną. Ach, takie połowanie się 60 expa to naprawdę jest gra nie warta świeczki. Tak, załatwię razu to. No, da. Okej. I teraz jeszcze tutaj powinna być jaskinia. Jest jaskinia. Więc pamięć mi nie myli. Zapis i czas na eksplorację. Są tutaj tylko te nieumarłe... A, zwykłe gobliny. To mówię, czy to były szkielety. A, nieważne. A, się tego nazbierało? O, w mordę. Za dużo. Za dużo, zdecydowanie. Au, ała! No, prawie mnie położyły trupem. O, może to jest. Poszły. Dobra. Trzeba się odkurować. Zapis. I powtórka z rozrywki. Tylko najpierw zgarnę Erdest wolny.
inny goblin. Czarne gobliny są już na strzała. Dobra, wszystkie położone trupem. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Tak, mięso kopacza. Nic tu nie ma. Dokładnie o to mi chodziło. A ty? Niczego tu nie znajdę. Super. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Już sobie powiem, czy... Ach, chrzanić to. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Tak. Kwarcet. Nic specjalnego, niestety. Dobra. Tu niczego ciekawego nie ma. Zapiszę po tej rzezi goblin na goblinach. Jak widać, teraz gobliny w Gothiku 2 są o wiele łatwiejsze do utłuczenia nawet dużej ilości niż w jedynce, w której... Buława czego? A, buława drzewcowa. O, w mordę! To jest dobra broń dwuręczna. Na niski poziom. Teraz wiem, czemu nie pamiętałem. Za... ta w ogóle... lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Szyfr. Teraz wiem, czemu o niej nie pamiętałem. Za późno ją znajdowałem i ją później olewałem. Prawo, lewo, lewo... prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo? Jest. Miecz. Kolejny. Wytrychy. Zawsze przydatne. Dobra. Tak. Można wyjść i można. No po pierwsze można zdać raport PP. A po drugie. Gdzie w ogóle do cholery idę? A, dobrze idę. Opuściłem to. Jak źle by to nie brzmiało. Pomniejszy szkielet, pomniejszy szkielet. Sam pomniejszy, to mogę sobie z nimi powalczyć. Nie ma tragedii z nimi na szczęście. Ich zdolności są na wiele niższym poziomie niż tych normalnych szkieletów. Czy on mi tak skosił z pełnego HP? Nie pamiętam, czy się wyleczyłem po walce z goblinami. Tej drugiej. Nieważne. Czeka mi jeszcze jeden pomniejszy. Au! Cholera, kiepsko mi to idzie. Ale dałem ciała. Uważałem mocniej niż od... z tych szkieletów z dwurakami. Wyłącznie przez moją nieuwagę. Nie przyłożyłem się. I on mi przyłożył. Kolejny pomniejszy szkielet. O! Zwykły szkielet. Zabawa się skończyła. Jednak pomniejsze. Jeszcze im pomniejsze? Czy to jest zwykłe? Pomniejsze. Ten dalej jest zwykły.
Nic tu nie ma. To zapisz. Jeszcze raz tutaj. No. Jeszcze szkielety goblinów. Próbuję zabić tak samo, jak ja zabijam trolle. Aż taki tępy nie jestem, na szczęście. Chociaż kto wie. Kto wie? Weź więcej goblinów. Dobra, najpierw się napiję, żeby nie zabiję mnie szkielety goblinów. Czułbym porażkę. Taką intensywną porażkę jako gracz. To nie jest poziom, na którym mogę dać się zabić goblinom. Znaczy, no dobra, nie cem. Okej. Okay. I to są jeszcze kropice. Ja też sobie ustrzelę. Polnych bestii mi się nie chce bić, ale i tak to zrobię. Tyle w temacie. Dobra, już skoczyć? Nie, muszę wejść tutaj. Ogólnie tutaj można sobie poczytać też poezję nagrobkową, bo... Znaczy no, poezję. Witaj świecie. Żegnaj świecie. Nareszcie złapał tego skorpiona. Wójcie, dobra rada. Chwilunia. No tak, trochę tutaj posiedzi. Okej, przełącznik. Chyba najpierw ten. A później ten. Tak, jest. Zapiszę gorączki upadek. Przecież tam tak naprawdę tam nie ma niczego niebezpiecznego, póki się nie zrobi czegoś głupiego, więc... nie to. To. Nie to. To. Dobra, teraz tak, z Inuizem się tu na razie nie będę, bo jest na to zdecydowanie za słaby. O! Ale to sobie zgarnę. Kiedy będę miał maksymalny miecz, znaczy ten, który wymaga 101 siły, ma, znaczy 110 siły, ma 110 obrażeń, i najlepszy smoczy pancerz, wtedy tutaj przyjdę i zrobię porządek. A do tego czasu... nope. Ogólnie też powinienem sobie zwiększyć moc magiczną, zanim zostanę najemnikiem, tak naprawdę później będzie mnie to kosztowało... 2 punkty za 1 many. Chyba, że nauczę się robić miksturę zwiększenia many, co... Bo mało opłacalne, ponieważ musiałem nauczyć się mikstur many.
Chociaż z drugiej strony podobno to 20 punktów. Wracaj, wilk! To mój exp! Ej no! Expa! Gdzie to cholerstwo biegło? Na farmę. No, na szczęście ubiegły dalej, dobra.